kilka akcesoriów, które są moim zdaniem warte chociażby rozważenia zakupu, ponieważ w moim wypadku bardzo ułatwiają całą zabawę z filmowaniem, a szczególnie takim codziennym, czyli dokumentacją życia. Cześć, ja jestem Rafał i witam Cię na kanale, na którym w wielkim skrócie opowiadam o sprzęcie i o mojej całej przygodzie związanej właśnie z filmowaniem. Pierwszy dodatek, myślę, że to jest taka podstawa wręcz, to jest podręczny statyw. W moim wypadku jest to PGI Tech Mantis Pod Pro, aczkolwiek tą kombinację posiadam od niedawna, ponieważ w pierwszej kolejności wyposażyłem się w Mantis Poda bez tej specyficznej głowicy i używałem w różnych kombinacjach. Dokładałem swoją głowicę, dokręcałem go bezpośrednio do statywów, do aparatów, gdzie tylko się dało. Naprawdę jest on niesamowicie użyteczny i praktycznie noszę go codziennie. A swoje drugie życie zyskał, gdy dokupiłem głowicę w wersji Pro od PGI Tech. I w zasadzie mógłbym już skończyć moją polecajkę, ale odniosę jeszcze się do tej głowicy, o której wspominałem. Szybko złączka i płytka, która jest zastosowana w nich, moim zdaniem są petarda. Używam ich na co dzień i mam jeszcze kilka akcesoriów, również od tej firmy, które kupiłem z własnych pieniędzy, które niesamowicie dobrze ze sobą współgrają. Idąc za ciosem, drugim dodatkiem jest również produkt od PGI Tech. Jest to klasyczne połączenie szybkozłączki z uchwytem na pasek do plecaka czy innego miejsca. I tu się przyznam, że przechodziłem przez różne systemy. PGI Tech, Peak Design czy nawet Folkam od Wallahansee. I szczerze przyznam, że na ten moment najlepiej mi się pracuje na PGI Tech. Same szybkozłączki i płytki są naprawdę rewelacyjne, małe, sztywne, nic tutaj kurczę się nie rusza, nie lata. Powiedziałbym, że jest to produkt, który w 100% zadowala moje potrzeby użytkowe. Ale żeby nie było, że wychwalam jedną firmę, do samego tego Clipsa dokupiłem pada, który jest od Peak Design. I uważam, że to połączenie może nie jest idealne, ale totalnie spełnia swoje zadanie. Czyli montując na przykład tego pada do paska, czy nawet usztywniając sobie pasek na plecaku, nawet większy zestaw nie jest problemem dla tej kombinacji. I zdaję sobie sprawę, że nie jest to najtańsze rozwiązanie, ale moim zdaniem totalnie się opłaca wydać te kilka stówek na to połączenie. Trzecia pozycja to jest dodatek do gimbala DJI Ronina RS3 Mini. I z tego co widziałem na stronie i do RS3 również powinno pasować. Jest to taki miks nowej płytki, która pozwala zastosować szybkozłączki od PGI Tech. I zapewne nieraz się powtórzę w tym materiale, ale szybkozłączki i płytki produkowane przez PGI Tech są naprawdę wysokiej jakości. Po zamocowaniu do gimbala czy do innego miejsca, gdzie wykorzystamy tego typu narzędzie, sprzęt siedzi naprawdę sztywno, nie ma żadnego luzu, a to się dla mnie naprawdę liczy. I podstawowym benefitem takiej szybkozłączki jest fakt, że możemy w bardzo szybki sposób przerzucić się między różnymi statywami, gimbalami, czy nawet uchwytem na pasek. I ja osobiście używam już to od dłuższego czasu i uznałem w zasadzie, że naprawdę warto wspomnieć o tych narzędziach, o tych szybkozłączkach. Do tej pory cały mój zestaw był wyposażony tylko i wyłącznie w Arca Swiss, ale będę powoli przechodził na PGI Tech, bo jest zdecydowanie wygodniejszy. A następnym produktem jest magnetyczna baza do mikrofonów Rode. I tu z góry muszę powiedzieć, że ten produkt moim zdaniem jest must have, chociaż nie jest najtańszy, ponieważ trzeba za niego dać około stówki, więc za klipsik z magnesem, no powiedziałbym, że jest to delikatnie wygórowana cena, a przekładając to zwyczajnie na użyteczność, dla mnie to jest top. Powiedziałbym, że game changer i użyteczność tych mikrofonów jest zdecydowanie na wyższym poziomie. I ostatnia pozycja, ale nie mniej ważna, to jest mikrofon. I tak wiem, nie jest to nic odkrywczego. Posiadanie mikrofonu jakiegokolwiek zewnętrznego jest takim must have, ale tu chciałbym polecić konkretny. Ten od Sony, który wpina się bezpośrednio w stopkę. Od kiedy sam go używam, mimo że posiada kilka znaczących wad, powiedziałbym, że jest game changerem. Wystarczy go wpiąć w gorącą stopkę, zablokować i ustawiony w trybie auto, działa w zasadzie bezproblemowo. W 100% dźwięk, który nagrywa, jest użyteczny. I nie rozwodząc się jakoś specjalnie na temat tego sprzętu, powiedziałbym, że aktualnie w 60% jest na moim sprzęcie. Pozostałe 40% jest to Wireless MI, który niedawno nabyłem i naprzemiennie używam go z FX30 do vlogowania i nagrywania materiałów w terenie.
I nawiązując do początku tego materiału, uważam, że naprawdę warto przynajmniej rozważyć, przyjrzeć się tym produktom. Ja sam jestem naprawdę zadowolony z tych zakupów, mimo że podczas wyboru wahałem się, bo jest to kilka złotych, to zdecydowanie polecam. Wiem, że te dodatki nie są jakoś za specjalnie odkrywcze, ale chciałem się zwyczajnie podzielić moimi odczuciami na temat takich właśnie akcesoriów, które potrafią naprawdę umilić całą zabawę z filmowaniem, z nagrywaniem vlogów, wychodzeniem w teren, czy po prostu pracą na co dzień. I tyle.